Do wypadku doszło rano 10 lutego. Prokurator dyżurny z prokuratury w Legnicy o tragedii został poinformowany około godziny 10. Na miejscu zdarzenia pracował zarówno prokurator, jak i grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny maszyny, która prawdopodobnie bądź pochwyciła tego pracownika. Był również na miejscu zdarzenia biegły z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też również biegły z zakresu komputerów i elektroniki. Jak informuje prokurator, zabezpieczono dane z maszyny, książkę serwisową i wszystko to, co niezbędne do ustalenia, czy urządzenie działało prawidłowo. Na chwilę obecną zaplanowaliśmy sekcję zwłok pokrzywdzonego, która odbędzie się w dniu jutrzejszym. Natomiast w dniu dzisiejszym prokurator wszczął śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w wyniku czego doszło do narażenia tego pracownika bądź innych pracowników i w wyniku czego również doszło do śmierci pokrzywdzonego. 40-letni mężczyzna, który uległ sobotniemu wypadkowi, zmarł po przewiezieniu do szpitala.